Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Będzie to już drugi odcinek, tym razem z kampanii Caryca Katarzyna. Przydzielamy punkty umiejętności. Po ostatniej bitwie zajęliśmy Karslev, czyli Kislev, Karslev, czy Gerslev właściwie chyba, Gerslev. Mamy zajęty i zobaczymy co dalej. Zobaczymy na nasze wytyczne. Oblasty musimy przejąć. Oblasty, czyli to są prowincje. Wschodni oblast to jako pierwszy, czyli ten wschodni oblast, zobaczmy, to jest tutaj ten Igerow między innymi, czyli będziemy szli w tą stronę, ale to powoli, tak? Nie wszystko naraz. Pierwsza rzecz to punkty umiejętności. Mamy jeden ten punkcik na razie. Zobaczmy, w co byśmy mogli go zainwestować. Doświadczenie jednostek natury. Damy tą inspirującą obecność. I Ewelina też. Możemy gradobicie zwiększyć. No, chyba tak. Chyba damy gradobicie. To jest taki czar mrozu. Zaraz zobaczymy, co on daje. Ostrzał. Obrażenia dystansowe. 36. Nie tak dużo, ale można go potem zwiększyć. No dobrze, nasza tutaj cała armia, będzie trzeba ją troszeczkę odnowić. Dobra, kolejna rzecz. Jeszcze drugiej armii nie będę stawiał dzisiaj, wydaje mi się przynajmniej. Natomiast tutaj dobrze byłoby coś postawić. Sprawdźmy co. To w razie gdybyśmy handlować chcieli, zaraz zresztą zobaczymy sobie. Aha, tutaj możemy mury postawić również. No ale to poczekamy na razie. Możemy to targowisko, żeby zwiększyć nam dochody. To sobie postawimy. No, teoretycznie jeszcze możemy coś wybudować. Husarze. Można by było iść tutaj w konnicę. Tylko tak, ta konnica jest bardzo słaba. Ta... No... Konni łucznicy też mi się wydaje, że wolałbym inne jednostki. Więc tak do końca nie jestem pewny, czy przypadkiem nie spróbować w ten rozwój tutaj zainwestować. I koszt werbunku, żeby nam się zmniejszył. Dobra, to zrobimy tak, w taki sposób. Dobra, teraz wschodni oblast też można oczywiście rozbudować. Zaraz zobaczymy, co warto wtedy. Te koszary to chyba my robimy. Wydaje mi się, że mamy koszary. Zaraz zobaczymy, czy my tu mamy koszary. Pałac tu trzeba będzie postawić. Tak, tutaj koszary mamy. Ciężko. Chata kozaków i wartownia. Dobrze. Czyli tutaj nie robimy tego. W tym można by było postawić pewnie coś, ale to jest tylko dwupoziomowy właściwie. Więc to jest taka malutka mieścinka, wioska właściwie. Zobaczymy. Pobożność, tempo strat. Gospodarstwo, przychody, rozwój. Tu mamy zajazd, sanktuarium i plac targowy, przychody. To jest największe przychody mamy z tego. Wiecie co, w pierwszej kolejności zaraz zobaczmy, ile mamy tur. Rozwój 4 tury, więc w porządku. Może w te przychody byśmy zainwestowali na razie. Potem można zawsze zburzyć ten budynek, jakbyśmy po prostu go nie chcieli mieć. No dobra, na razie koniec tury. Tak jak widać, ruchy obcych wojsk też się zaczynają tworzyć. Bogowie twego ludu nagradzają swych wiernych wyznawców. Wzywaj ich błogosławieństwa dla dobra ojczyzny.
Aha, misja. Wezwij ojczyznę w imię wybranego Boga. Błogosławieństwo ojczyzny można podejrzeć i wywołać w panelu ojczyzny, czyli tutaj, u góry. Aha. Zobaczymy, o co chodzi. 96, czyli tutaj można byłoby wezwać już. Czas trwania to są takie... A, rozumiem. Czyli według mnie to tutaj w tych panelkach możemy takie jakby wywoływać 10-turowe dodatkowe efekty, kiedy na przykład wezwiemy jakiegoś boga, tam się do niego pomodlimy, tutaj ten koszt pobożności się zużyje, ale dzięki temu będziemy mieli dodatkowe bonusy, no więc oni tutaj chcą, żebyśmy jeden zrobili. Zobaczymy, rozwój plus 20, tempo strat, to nawet dobry byłoby. To nie. Czyli tego Saliaka wezwiemy. Powinniśmy tą misję sobie właśnie wywołać. No dobra. No i mamy następną misję. Rozbuduj swe siły. Zwerbuj określoną liczbę 20 nowych jednostek. Mamy do tej pory zwerbowanych 0, więc sztandar dostaniemy. Ale twoja tak myślę... Twoja inwokacja sprowadza na twój lud łaskę zimowych bogów. Dopóki ich błogosławieństwa trwają, możesz zyskiwać poparcie rodaków, a tym samym przewagę w zmaganiach z twymi rywalami. Dobra. Myślę, że z biegiem to stanie się jasne, jakby te mechaniki tutaj w tej frakcji, jak one działają. A teraz skupmy się na Carycy. Zobaczmy, czy ona ma... A właśnie, tą koronę dowodzenia dostała. To jest na razie pierwsza rzecz. Niezłomność nam daje. Jednostka nie traci dyscypliny i nigdy nie ulega rozbiciu. No dobrze. Jeżeli chodzi o pomocników, to my żadnych jeszcze nie mamy. No dobrze, to w takim razie spróbujemy... Globalny werbunek jest dostępny. Umożliwia on wzmocnienie armii znajdujących się daleko od domu, panie. Ma to jednak swoją cenę. W miarę możliwości twórz oddziały jak najbliżej domu. No tak, to wiem, tylko musiałbym się cofnąć do Kislewu, a tu się obawiam bardziej najazdu tych armii, więc zostanę po prostu. No, ci są przyjaźnie nastawieni, ale ci natomiast, z tymi mamy wojnę, więc tutaj nie. Spróbujemy zwerbować jednostki, zaraz zobaczymy kogo. Tu mamy jednostki dystansowe, to zostawmy. Ciężkozbrojni kozacy. Ciekawe, czy na początku oni będą lepsi niż ta jednostka szturmowa. Dobra, zróbmy tak. Jeszcze jedną, nawet trzy takie jednostki, żebyśmy mieli tych z wielką bronią. Ale jedną dodamy tą. No i na razie rozbudujmy swoją armię. Dzisiejszy odcinek to jest raczej taki, w którym będziemy pewnie rozbudowywali nasze jednostki o kolejne. Okej, mamy rozwój plus 5, chłodnie. No te technologie zupełnie inaczej wyglądają niż w prologu. Jest nawet, zobaczcie, technologia specjalnie dla Kislewu opracowana. Siła broni dla jednostek śnieżnych panter. Tempo uzupełnienia strat plus 2. Tylko nie wiem, czy ono działa też poza. No może tak. Nie jest tutaj nic. Erengrad. Zobaczcie. Praga.
włości. Myślę, że to od tego trzeba zacząć. Odporność na ostrzał. To byłoby dobre, tylko dla tych, z tych jednostek nie będę raczej korzystał, to zobaczmy. Miejsce na szkolenie lodowego dworu. Bohater. Limit bohaterów plus 1. Obrona w zwarciu dla jednostek kozaków, to damy. Your Tsarina looks after you. Twój rywal wzywa samych bogów. Podburza lud Kislewa przeciw tobie. Czas na zdecydowaną reakcję. No ale co my mamy zrobić tutaj z tym moim rywalem? Czy my możemy jakieś stosunki dyplomatyczne rozwinąć? Zobaczmy z tymi frakcjami Enklawa. Bo my możemy z Imperium na przykład spróbować, albo z Ostermark, czyli no, z Imperium. Ostermark tutaj wchodzi w skład jego. Zobaczymy, czy my możemy jakąś umowę handlową, zobaczcie, zawrzeć. Całkiem dobrą. Teraz jak to się robi? Złóż ofertę. No dobra. To na razie nie, ale umowa handlowa zawsze warto. Teraz zobaczymy pakt o nieagresji. I tutaj mamy tę umowę handlową, czyli cła jakby tutaj na handel wymienny. To na razie nam musi wystarczyć. No i przejdziemy do następnej tury, zobaczmy co się będzie działo. Dzięki twojej trosce wzrosła populacja w tej prowincji. Ten wzrost można wykorzystać. Bardzo dobrze. Znosząc kolejne konstrukcje. Z czasem twoje mizerne osady zaczną przypominać prawdziwe wojenne fortece. No zobaczymy, kiedy zaczną je przypominać. Ale dobre, nadwyżka ludności, czyli możemy chyba tutaj wybudować kolejną rzecz. Mamy misję. Ulepsz dowolny budynek. Tarcza uroku. Szansa na zablokowanie ostrzału. Odporność na obrażenie. No całkiem dobra tutaj jest ta rzecz. Twój lud wysoko ceni poświęcenie dla ojczyzny. Staraj się na każdym kroku zachować wierność zwyczajom i tradycjom Kislewa. No dobra, kolejna misja, czyli 150 pobożności musimy zdobyć. Pierwsza rzecz to... Wydaje mi się, że któraś z nich ma jeden punkt. Właśnie ta nasza. Kozacy, obrona w zwarciu. No to bierzemy tutaj. Będziemy szli w obronę. Na razie, bo trzeba będzie dużo walczyć teraz, niedługo już. No dobra, zrobimy sobie armię złożoną zarówno z tych... Tutaj mamy tyle jednostek strzelających, to chyba wystarczy. Spróbujmy zrobić jeszcze troszkę tych ciężko zbrojnych. Oni nie są pewnie za dobrzy, no ale mają pancerz. Mają też specjalną broń dystansową. I tutaj ci też potrafią, czyli oni wszyscy potrafią strzelać. Niesamowite. Wydawało mi się, że ci w prologu nie mogli, ale to może się myliłem, może coś nie zauważyłem czegoś. No ale mają broń dystansową, w każdym bądź razie jakaś jest. Teraz tak, tutaj mamy enklawa, to sobie rozbudujemy oczywiście. O, i Garslew na jakby kolejny awans nam wskoczy. Mogiły w Prag i Volksgradzie upamiętniają liczne konflikty z niszczycielskimi mocami. Wasi przodkowie przez całe tysiąclecia stawiali opór hordom chaosu. Czas uhonorować ich tradycje i dalej toczyć słuszną walkę. Okej,
No dobrze, mamy tutaj sztandar. Oczywiście tych wytycznych mamy tutaj sporo, prawda? Już nam się coraz więcej robi, ale możemy zerknąć sobie na warunki zwycięstwa też w międzyczasie. No bo mamy tutaj ukończ krainę, czyli podbij tą krainę, Korna, Nurgla, Slensha i Cencha, chyba tak to się Cench czyta. No i potem mamy tą ostateczną walkę. No okej. Także duża kampania. Dobra, tutaj mamy jeszcze jedną turę. We are both servants. You and I. Dobra, damy tych ciężko zbrojnych. A, to trzy tury aż trzeba czekać. To jeszcze poczekajmy chwilkę. No i tak się zastanawiam, czy już teraz ruszać nimi na ten Igerow. A, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No można byłoby go zdobyć w następnej turze. Dobrze, tak zrobimy chyba. Jedna z frakcji chce zmienić stan waszych relacji. Czyli tak, ich żądania, ich propozycje, nie wiem o co chodzi. Dostęp wojskowy, czyli co my tu możemy zrobić? Przewidywane dochody. A tutaj mamy większy. No nie wiem, zobaczmy. Zbilansuj ofertę. Aha, czy oni nam mają jeszcze zapłacić coś? No dobra, to możemy tak spróbować zrobić. O ile dobrze ja to wszystko rozumiem. To jeszcze dostaliśmy tam drobną sumę. No, niech będzie. Tylko tu widzę, że jakaś jednostka, chyba jakiś bohater dołączył do tego legionu. Ale zobaczcie, co się stało. Ojczyzna Zjednoczona, Bractwo Niedźwiedzi jakieś powstało. Znaczy powstało. No my stosunki dyplomatyczne poprawiliśmy z tym Bractwem Niedźwiedzi. Choć w oczach świata Kislev może wydawać się politycznym monolitem. Mi się wydaje, że to jest wszystko dobrze. Wrogie metropolie wzniosą fortyfikacje. Jeśli chcemy je zająć, trzeba być gotowym na długie oblężenie. Tak, czyli tu Volkskrad to już musimy dłużej zdobywać, ale myślę, że tutaj to... ten Spartak Kislevin dołączył, więc no niestety chyba... Nie wiem, czy damy radę tą armią, taką mniejszą, się tutaj wybrać. Jakie mamy dochody? Może jednak powinniśmy rozwinąć tą armię trochę bardziej. Dobra, damy 3, 4. Musimy tą armię jednak doprowadzić do wyższego stanu. O dobrze, ten poszedł na dół. No, przy okazji mamy właśnie obronę w zwarciu, czyli takie nowoczesne. Ulepsz dowolny budynek, to żeśmy ulepszyli i dostaliśmy tą tarczę. Za chwilę sobie ją przydzielimy do naszej bohaterki. Teraz tak, tutaj mamy pancerz, to na razie nie. Zasięg ruchu na mapie kampanii, to sobie wybierzemy. Koszty budowy to nie. A gift. For all the motherland. Jeśli potrzebujesz pomocy, panie, możesz na mnie polegać. No i tak ten nasz doradca chyba w tym momencie już nam nie będzie towarzyszył tak często. Ice Queen. Ale sobie damy radę chyba sami już. Mamy tarczę uroku. To jest pancerz, nie tarcza. No ale zawsze coś tam daje, więc sobie... ubierzemy ją.
Dobra, dostępne są ulepszenia budynków w Garslewie, ponieważ on właśnie na drugi poziom awansował. Więc zobaczmy, co możemy zrobić. No, palisadę można by było tutaj dać. I to nie byłoby złe, żeby wzmocnić. Po prostu byśmy tutaj nie musieli trzymać wojska. Przychody na razie... Dobra, zrobimy tą palisadę oczywiście. I chyba ten plac targowy też można po prostu zwiększyć przychody, żeby mieć kasę na utrzymanie takiej armii dużej. No, zobaczmy. Mamy tutaj enklawa drużyny Kislev. Umowa handlowa. Zobaczmy kontrofertę. 153 i jeszcze 200 zapłaty. No to to jest dobre. To jest właśnie fajne tutaj, że my możemy też te kontrofersy wyrobić i to komputer sam już nam tam wylicza, nie musimy tam dodawać po 1%. No, ci się wrócili tutaj. Tym oddziałem. No niedobrze. Myślałem, że sobie tutaj przejdą po prostu troszkę niżej, a ja będę... O, mamy po... Dobra, jakiś przemytnik do nas się dołączył. To dobrze, bo nasza świta wpływy z handlu frakcyjnego. No, możemy mieć tego przemytnika. Potem będziemy sobie optymalizować. Samotnie. Istnieją obce mocarstwa, z którymi dzielisz wspólne cele. Dzięki podpisaniu paktu o nieagresji z zagranicznym przywódcą wzrośnie między wami zaufanie. Może to poskutkować traktatem handlowym, albo nawet sojuszem. Dobrze. Dobrze, już wracam, bo zrobiłem pauzę na chwileczkę. Już lecimy dalej z misją. Podpisz pakt o nieagresji z dowolną frakcją. No tak, to jest dobry pomysł właściwie. To przechodzimy do dyplomacji. Zobaczmy z kim. Nasz tutaj doradca wskazywał, żeby z Ostlandem. Może z tym Ostermark, bo oni są bardzo fajnie nastawieni do mnie. Tak, Imperium. Fajnie, że to Imperium w ogóle jest. Tego się nie spodziewałem nawet, że my będziemy mieli tu... Zaraz, a my mamy pakt o nieagresji podpisany, dobrze, ja myślę? Sekundkę, jeszcze raz zobaczę te wytyczne. To jest tutaj. Podpisz pakt o nieagresji, czyli jeszcze chyba jeden po prostu jakiś będziemy musieli podpisać, bo ten jeden już mamy. Tu nawet dwa. Bractwo Niedźwiedzi. No, ze Stirnlandem moglibyśmy spróbować. Zaraz zobaczymy, czy... O, ale dużą zapłatę musimy wnieść. Zobaczcie, aż 1600. To na razie nie. To nie będziemy tego robili. Zobaczmy na naszą armię. My 18, jeszcze dwóch. Kogo damy? Jeszcze tych ciężko zbrojnych i to będzie wszystko. Punkty umiejętności. Wykradnij technologię, zobaczcie. Wykradnij tempo badań zwiększa się o 3%. To na razie chyba nie. Chociaż może to będzie i dobra opcja, ale dla mnie nie. No nie wiem. Klątwa obszarowa, zasięg... Prędkość minus 25. Ciężko będzie trafić w nich. O, zasięg plus 30, celność plus 30. Zobaczcie, wzmocnienie. To sobie weźmiemy. To jest fajne. To jest boost do jednostek strzelających. A, chyba jeszcze mamy jedną rzecz. None shall question me. Aha, myślałem, że dostaliśmy...
Nie, myślałem, że coś dostaliśmy. Nie, chyba nie. Ulepszenia budynku natomiast tutaj możemy sobie... Wow, Kislev już na czwartym poziomie, na drugi poziom będzie awansował, to dobrze. No i kolejna tura. Tutaj mamy nawet dwie jednostki. Czekajcie, czemu się tutaj zmniejszyły? Bo ajej, to pewnie dlatego, że ona tutaj wkroczyła na ten teren. Wiatry magii słabe minus 5. Bo miałem taki komunikat, że dochody minus 5 zostały zmniejszone. Być może to jest spowodowane wrogą bohaterką, lodową czarownicą z klanu tutaj. Jeszcze jedna tura. Niestety musimy tą jedną turę przeczekać spokojnie. No, te armie na szczęście nie są takie duże, jakbym się mógł spodziewać. To nawet dobrze, widzicie. Musimy złupić osadę. Zniszcz lub złup. O, to daleko jest. Na razie nie będziemy się tym zajmowali, natomiast wybierzemy się tutaj po prostu. Zaatakujemy ich, bo możemy. Za jednym zamachem od razu. No, nie tak do końca możemy. Chyba musimy poczekać. Tym razem Garslev awansuje. No i dobra. W następnej turze spróbujemy zdobyć tą osadę. Aha, dostęp wojskowy proponują. To niech nam może zapłacą za ten dostęp wojskowy. No, dobrze, to nam też się chyba opłaci. Warto wiedzieć, że tutaj jest ten dostęp wojskowy. No, z tym bractwem to mamy dobre relacje. To się nawet cieszę. Potem spróbujemy pozbyć się tutaj tych obcych bohaterów. No, mamy ostatnie miejsce spoczynku. Urskoj wyrzucił na brzeg szkielet kolosalnego niedźwiedzia, większego nawet od najpotężniejszych niedźwiedzi bojowych. Kości są w nieskazitelnym stanie, nic ich nie uszkodziło i nie widać na nich ani śladu rozkładu. To z pewnością znak od Ursuna, który należy traktować z szacunkiem. Bohatera możemy dostać, albo pobożność plus 30, ale ta pobożność plus 30 to niedużo. Natomiast bohater jak najbardziej nam się przyda. Daję ziemię wroga, mój panie. Wyślij wojowników, by wyrżnęli chłopów i spalili wioski. Niech wróg się ciebie boi. Matko, co za doradztwa. Ale tutaj pierwsza rzecz to tego. Będziemy mogli chyba zaatakować. Zobaczmy, wynik pozytywny, 30%, to trochę kiepsko. Ranny bohater nawet mamy 12. To chyba się nie warto w to na razie angażować, po prostu... Spróbujemy umiejętności tutaj, jak będziemy mieli jakieś, to on dostanie nowe, a na razie po prostu... Koniec tury, a czy my możemy tą carycą zaatakować? Możemy. Dobra, nie będziemy, słuchajcie, oblegać tego miasta, tylko po prostu je zaatakujemy. To będzie bitwa dzisiaj. No, mamy tutaj informację o Królestwie Dusz, taki paseczek. Pasek Królestwa Dusz jest widoczny w górnej części interfejsu bitwy, gdy prowadzi się
frakcję królów grobowców. Tak, tak, tutaj w Warhammerze, jak gramy innymi frakcjami, to nie wszyscy wiedzą może właśnie, bo też bardzo, bardzo dużo osób w ogóle w Warhammera do tej pory nie miało przyjemności grać. To właściwie musimy się na nowo tej gry uczyć. No podstawowe zasady walki zostają takie same, czyli mechanika, który przycisk za co odpowiada, ale sposoby strategiczne dla każdej z frakcji są zgoła inne. No dobrze, słuchajcie, mamy wspaniały tutaj krajobraz. No przepiękne są tutaj te miejsca, gdzie my toczymy te bitwy. Tutaj zobaczcie, na wzgórzach wiatrak. Wschód słońca, poranek. Tu zobaczcie, on oświetla z tej strony wzgórza, a z tej one pozostają w cieniu, bo światło. No fantastycznie to wygląda. Fajnie jest zrobione. Tutaj mamy jakiś monaster u góry. Muzyka. No dobra, rozmieszczamy wojska. Magię zostawiamy. Gotowi są ruszyć w bój. Czekają na twoje rozkazy. Zobaczmy, co przewodnik nam podpowie. A, zobaczcie, jednostki można wystawić podczas fazy wystawiania. Limit czasu. To już wiemy. I widoczność wroga. A, to jest ważna informacja, że jeżeli jesteśmy stroną atakującą, to my pierwsi wystawiamy swoje jednostki, a nie widzimy niestety przeciwnika. Poza obszarem straż przednia. To są wszystko jasne rzeczy, ale o tym właśnie, że my... Oddziały wroga są liczne i zróżnicowane. Zyskasz nad nimi przewagę w walce, jeśli poznasz ich słabe i silne strony. A to sobie zobaczymy. Piechota. To przy okazji taki mały samouczek będzie. No fajnie jest to zrobione, zobaczcie. Elegancko. Piechota. Jednostki zwarte, oddziały żołnierzy uzbrojeni w broń do walki wręcz. Ich duże grupy stanowią trzon większości armii. Piechota jest ciężko, jest często ciężko uzbrojona, może być opancerzona. Zobaczymy, co podatna jest na ataki jednostek dystansowych i jednostek na wierzchowcach. Piechota dobrze radzi sobie z wrogami znajdującymi się przed nią, ale jest wrażliwa na ataki z flanki. No dobrze, to piechota już wiemy. Teraz mamy jednostki na wierzchowcach. No oczywiście poruszają się, bardzo mobilna szarża. We flanki lub w tył wroga możemy znacznie osłabić dyscyplinę. Oż, tutaj akcja jest niezła. To jest druga jednostka, to już wiemy. Dużo się tam nie dowiedziałem, ale obejrzeć zawsze można. Teraz mamy kolejną rzecz. Jednostki dystansowe mogą automatycznie strzelać we wrogów w zasięgu. Lekko opancerzone, kiepsko sobie radzą w walce wręcz, to już wiemy. Lordowie i bohaterowie, no to oczywiście rzucają czary, zdolności mają duże i premie do dyscypliny, to już wiemy. Artyleria, czyli katapulty, a no właśnie, piechoty, potwory, mury. To możemy... Teraz tutaj, potwory i olbrzymy, no właśnie, najlepiej nadają się do rozpraszania formacji wrogiej piechoty. Mogą także atakować bramy podczas ważniejszych oblężeń, warto to sobie zapamiętać. Rozmiar monstrów sprawia, że są podatne na ataki z broni zasięgowej i włóczni, a właśnie. No i jednostki latające, których niestety tutaj nie ma, ta frakcja moja. Przynajmniej nie widziałem, może potem coś się pojawi. Niektórzy lordowie i czarodzieje mogą zdobyć jednostki latające. No dobrze, to już rozpoczynamy tą bitwę. I teraz tak, tutaj mamy oczywiście wszystkie jednostki strzelające. Także całkiem dużo, nie będziemy...
za bardzo się tu pitolić z nimi, tylko po prostu podejdziemy i tak, ta dwójka, jazda szturmowa, ukryjemy ją w lesie. Tutaj mamy też jazdę, ale spróbujemy ją wystrzelać po prostu. Że tak ustawimy się. Spróbujemy tych albo naszą bohaterką. Podejdziemy i sprowokujemy. Chociaż ona jest na piechotę, to też nie jest taka... To w takim razie inaczej. Spróbujemy ich wywabić tym, bo... Chcę, żeby oni się ruszyli po prostu i podeszli tutaj bliżej. Ta jednostka słabo. No zobaczymy, ale oni zza pleców będą mogli chyba strzelać. No, troszeczkę przesuniemy. Kurczę, strzelają do nas. Dobra, musimy uciec. No dobra, spróbujemy tak. Chodźcie tu, bo was rozbiją tutaj. Dobra, spróbujemy tak to zrobić. No dobrze, ci będą mogli już chyba strzelać. I co damy tutaj to? A ta też ma tą opcję, o właśnie, taką. Dobra, ci będą już chyba strzelać swobodnie. Jak to wygląda? Tutaj prędkość szarży możemy zmniejszyć, w razie gdyby oni chcieli na nas się rzucić. Co damy niespodziankę z góry? Dobrze siadło. Tutaj nas trochę motłoszą. Myślę, że tu nie możemy nic dać. Czy ją przerzucić? Raczej nie, to za dużo czasu by zajęło, ale... Tak, zaatakujemy. No dobrze, podchodzimy naszymi jeszcze dalej. Jak to wygląda tutaj? Tak sobie. Dobra, tych można zaatakować z bliska. Zostawmy na razie. No, ci z wielką bronią to nie, ale spróbujemy tu się przedrzeć i... No, kozacy z włóczniami też nie bardzo. Najlepiej na tych napaść. Czekajcie, pójdziemy górą. O, piechota z toporami i z włókami. O, tych właśnie spróbujemy zabić. Dobra, spróbujemy tak. Ci nasi tutaj nie bardzo sobie radzą z tej strony. Mamy jeszcze te jednostki w odwodzie. No, mamy sporą przewagę tutaj na tym polu. Mi się wydaje, że tych wycofamy tutaj. Wymienimy te jednostki, te niech się zregenerują po prostu. Bo zginą. Spróbujemy tak.
Jeszcze może coś? Szukam, czy możemy uderzyć na nich. Możemy, tu. Bardziej do tych moich chyba. No, nie trafiłem za dobrze. Niestety. Jak wygląda tutaj? Co, jakbyśmy z tyłu na nich najechali, to byłoby nawet dobrze. No nie, 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 nie możemy zaatakować. Tych możemy natomiast. Albo... Tutaj ci się jeszcze dobrze bronią. Czy jest jakiś buff tutaj? Nie ma za bardzo. Co damy tutaj, to jak ona tam przejdzie. Chodź no tutaj, nasza. No dobra, idziemy naszymi tutaj w końcu tymi jednostkami, bo tutaj jeszcze jest sporo niewykorzystanych. Ci cały czas tu strzelają się. Dobra, wycofujemy tą jednostkę. I spróbujemy... Tutaj jest w ogóle ich bohater, patriarcha. To szkoda mi tej jednostki, bo ona może tu niestety polec. Tu jest też zabronione. Tu byśmy mogli na tego... natrzeć, ale nie wiem, czy ona da radę. Jest jej za mało po prostu. Dobra, strzelajcie, bo się... troszkę tutaj zagapiłem. Nie, spróbujemy uciec z nimi tu do góry i zająć to miejsce po prostu na wzgórzach. Dobra, chodź tutaj. No, rozbiją tutaj tą jednostkę. Patrzę, czy my możemy tutaj coś... któryś wspomóc. Tych na przykład. Dobra, ci będą tu stać. A, ci schodzą. No, to jak oni schodzą... puścimy na nią... właśnie chciałem... ale nie trzeba było, bo już mamy tutaj zakończoną bitwę. Także kolejny zdobyty fort dzisiaj padł. No, nie straciliśmy żadnej jednostki, to dobrze. Niektóre też awansowały. No ale ten garnizon też nie był, jak widzieliście, zbyt duży. Tym niemniej straciliśmy no, z 201 żołnierzy, to dosyć dużo. Jeżeli chodzi o straty, no tutaj widzicie, ta jednostka tych lodowych, nie wiem jak oni się nazywają, ale mają zamrażanie, to jest dobra. No ci tak sobie, ci to raczej tak od zatrzymywania. Drobne zwycięstwo i my to oczywiście sobie... nie będziemy łupić, bo mi szkoda. To będzie nasza przecież członek milicji. Koszty werbunku dla armii lorda. No dobra. Okej, okay, i w następnym odcinku oczywiście zrobimy sobie te punkty umiejętności. Zerkniemy sobie, jak wygląda Igerow w ogóle, co trzeba tutaj postawić. No i zajrzymy sobie do też pozostałych. Także mamy już Kislev,
Gerslev to w poprzednim odcinku, a dzisiaj Igerow podbiliśmy. Także dużo się działo. Zapraszam Was oczywiście na odcinek numer 3 z kampanii Carycą Katariną. Cześć.